Dzień dobry Państwu. Stoję właśnie w sali nagraniowej studia Hertz w Białymstoku. W tym miejscu powstawał cały pakiet i powstawać będą przyszłe pakiety brzmień do pluginu Hertz Drums. Studio jest znane doskonale wszystkim miłośnikom mocniejszych brzmień. To tutaj wykuwał się polski metal. Takie zespoły jak Behemoth, Vader, Decapitated i wiele, wiele innych sław swoje nagrania realizowało w tym miejscu. Biorąc na warsztat Hertz Drums, nie mogłem tu nie przyjechać i nie mogłem nie porozmawiać z twórcami tego oprogramowania. Tak więc serdecznie Was zapraszam na ten odcinek. Witaj. O, Wojtku, dzień dobry. Zajechała do nas. Wreszcie zajechałem. Ta-ra. Tak jest. Mistrz świata. Jesteśmy w sali w studiu Hertz. To w tym pomieszczeniu powstawał pakiet Hertz Drums. Powiedz mi, dlaczego beton? Przy w ogóle założeniach budowy tego studia, osoba, która to projektowała, to był Amerykanin z ogromnym doświadczeniem. On zbudował kład studio w Nowym Jorku. On dużo nagród zdobył. On zapytał, co będziemy tu nagrywać. Więc mówimy do niego głównie do perkusji i rock metal. I on mówi, to musi mieć punch. I stąd beton. Beton nadaje ekstra super punch do perkusji. Też tutaj dużo pracy włożyliście w adaptację, żeby pomieszczenie oddychało, nie było ani przetłumione, ani za długie. To znaczy tak, już ci mówię, całe studio zostało wyburzone, stare. Najpierw chodziło o to, żeby on chciał uzyskać pogłos około 1 sekundy, ten RT60. Tam jest chyba 1,1, bo to jest ten taki zalecany do tej perkusji, że ona ma fajny taki punch i się nie ciągnie się, nie zdarza. Nie ciągnie się, tak. I on do tego zaprojektował jakby odpowiednią kubaturę. No i potem się okazało, że nasz stary budynek ma tak słabe fundamenty, że tego nie jest w stanie udźwignąć. Więc przyszli panowie w czasie jakby rozbudowy, powiedzieli, mamy dwa wyjścia, albo tego nie robimy, albo zdejmujemy wszystko i robimy od nowa. No i powiedzieliśmy, no to zdejmujemy. Jeżeli planujecie zrobić jakikolwiek plugin, zacznijcie od wyburzenia budynku. Tak to się zaczyna. Tak. Ile macie zestawów bębnów w studiu na wyposażeniu teraz studia? Teraz mamy tylko 3. Tylko 3? Tak. A w najlepszym momencie? Było nawet chyba 5. Okej. Okay. Było też więcej werbli. Ile macie werbli teraz? Teraz mam też tylko 5. Tylko 5? Tak. I to bo pewnie głównie Ludwik, nie? O, jesteśmy ogromnymi fanami Ludwika. Tak jak większość ludzi w branży, Ludwik to Ludwik. Tak. I mamy jeden Tama Bellbrass. Naciągi powlekane czy cleary? To zależy, jaki efekt trzeba uzyskać. Najważniejsze, żeby były nowe. Blachy ulubione? Najważniejsze, żeby były ciche. Jeżeli na przykład, nie wiem, stawiamy rumę i na przykład albo stoję 4 metry od perkusji, to chcę ją słyszeć w ładnym balansie. Jeżeli na przykład stoję 4 metry od perkusji, on zaczyna na tym grać i jest olbrzymie, te są blachy potężne, a stopa i werbel przy tym jest mała, to tak to brzmi w realu. Więc okay, na każdych rumach to tak będzie samo brzmiało. Więc jeżeli naprawdę te blachy są ciche, to ładniej... Ładnie się od razu wszystko... Tak. I rumy fajnie te wtedy się kleją. A teraz znajdujemy się w reżyserce studia Hertz. Ze mną dla odmiany jest Wojtek. Witam. Teraz bym, jak skoro tu już jesteśmy w tym pomieszczeniu, bym cię zapytał o sprzęt. Wiadomo, że to nie sprzęt gra, tylko ludzie. No ale no, nie ukrywajmy, no, jest też to tam duży stempel, jeśli chodzi o sygnaturę brzmieniową. Używacie stołu NIF, wspaniała maszyna. Macie bardzo bogaty outboard zbierany przez pół życia. O, to prawda, niestety. Powiedz coś na temat użycia tego wszystkiego właśnie w oparciu o wasz nowy soft. No wszystko szło przez to. Mhm. Nagrywanie, bo mamy RAW paki bez obróbki, plus to obrobione. I to obrobione to właściwie cały jest przez outboard, a nieodrobione to jest czysty stół, nic więcej. No, czysty stół to już jest dobry outboard, tak? Tak, tak, ale w takim sensie, wiesz, czasami to też bywa czasochłonne, bo na przykład musisz, na przykład, żeby na przykład overheady przepuścić przez kompresor i załóżmy jest tych 5000 próbek. To musisz zostawić na noc odpalony stół, na noc odpalony kompresor, i on przez całą noc pęk, 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 pęk. No tak. Robi swoje, nie? Macie kilka paków już dostępnych na rynku. Ile średnio trwa przygotowanie jednego takiego zestawu, takiego jednego paka brzmień?
Teraz to szybciej, ale powiem, początek to był dramat. Założyliśmy sobie, że 3 paki zrobimy w pół roku. Mhm. 3 paki w pół roku. I to nie mówimy o takiej pracy, że a sobie zostanę na 2 godziny dziennie i ten. Pierwszy hi-hat zajęło nam ściągnięcie 2 tygodnie. Samego hi-hatu. Po czym wgrywanie go do softu stwierdziliśmy, że się... że trzeba wszystko powtórzyć. Aha, jeszcze lepiej. I to była w ogóle masakra. I to był jeden z takich bardzo frustrujących okresów. Nagrywane też u nas były do innych programów próbki. I ja widziałem, jak się to odbywa. Po prostu wpadają kolesie, myślą, że jest dobrze, robią próbki i tną to wszystko siebie ubrabiają. My na szczęście za studio nie musimy płacić. I jakby dla nas to jest ten taki plus, że stać nas na ten fuck up 2-tygodniowy, żeby to wszystko potem poprawić. I z racji tego, że sami ze Sławkiem jesteśmy realizatorami, to my wiemy, co chcemy uzyskać. Jakby efekt, który nas zadowala jako realizatorów. I tylko taki jest dopuszczalny, więc nie może być półśrodka. Nie mogę słuchać hi-hatu, który doprowadza mnie do pasji. Czyli możesz powiedzieć o sobie, że jesteście idealistami tutaj. Świrem to powiedzmy, ja jestem delikatnym, ale Sławek jest pod tym względem niesamowity, bo wyobraź sobie, żeby na przykład rumy do... W ogóle 6 rodzajów rumów ściągnęliśmy. I takie długie, fajne rumy, to mikrofon stał na korytarzu. Czyli on był oddalony od zestawu perkusyjnego o 12 metrów. Mhm. Korytarz nie jest szczelny akustycznie. I teraz wyobraź sobie zbieranie duszków z 12 metrów z werbla i do tego rumu. I teraz jak pies u sąsiada zaszczekał, a miał prawo niestety przez 10 godzin szczeknąć, to trzeba by, wiesz, to musisz wejść w widmo, wymienić tą próbkę albo ją wyczyścić, nie? I to większość ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że tak się wydaje, że przyszedł koleś do studia, nagrał w jeden dzień sample i potem zarabia pieniądze. Poszedł sobie, tak. To mówimy o 1000 sampli. To jest znana zasada, że jak gramy na 2 centralach, to choćby się je przestawiało, to jedna zawsze brzmi trochę niżej, trochę wyżej. I u was w pluginie też jest to zachowane. Zauważyłem, tak, że w innych pakietach ta stopa brzmi identycznie. Czy to jest lewa, czy jest prawa, to jest taki sam sound. Ona się niewiele różni. A u was jest te tak zwane tuci-tuci na Slayera, że jedna stopa jest wyżej, druga jest niżej. I jest to ludzie, którzy nagrywają bębny żywe, o tym doskonale wiedzą, że tak po prostu jest. Naprawdę. U was jest to zachowane. Czy to jest celowe z waszej strony, czy wy rzeczywiście żeście takie niuanse specjalnie chcieli się zachować? Tak wyszło. Tak. Jakby wielokrotnie też z bandami jakby przerabialiśmy ten temat. Na przykład dlaczego produkcje z lat 90. brzmią bardzo charakterystycznie, jeżeli mówimy o na przykład metalowych rzeczach, nie? To jest z reguły trigger, który nie rozróżniał lewej i prawej nogi. I to był trigger z modułu LSX D4. Dokładnie tak. I 90% bandów leciało na tym. I teraz oldschoolowa, na przykład ktoś mówi, że lubi taki sound, nie? To stopa jest z tego. Ona nie ma lewej, prawej, ona jest po prostu bez dynamiki, ona leci jak karabin. Sławetna próbka świętej pamięci docenta, tak, którą potem wszyscy kopiowali. Reggae to chyba się nazywało. Już nie pamiętam, reggae, tak, coś tam to było. Ale było. A przy żywej perkusji nie ma w ogóle takiego efektu. Nawet jeżeli się będzie chciał je nastroić tak samo, one i tak się nie odezwą. Po pierwsze instrument, a po drugie noga. Dużo takich rzeczy moim zdaniem jest odzwierciedlonych, na przykład groovy. To zwróć uwagę, że jak żywy bębniarz gra na przykład na hi-hecie i gra normalnie rytm hi-hetem, a potem przynosi rękę na ride. Jemu od razu zmienia się brzmienie werbla. Tak, oczywiście. Dlatego, że nie krzyżuje. I w ogóle też, nawet w groovach staram się takie rzeczy odzwierciedlić, nie? Bo tak to brzmi. I jest dużo takich jakby, wiesz, niuansów. Bardzo mi się podoba, jak macie sfazowane overheady. I powiem szczerze, że z tym też jest różnie. Nawet w takich najdroższych pakietach, które miałem okazję gdzieś tam używać, blachy u was mają bardzo dobrą zgodność fazową. Korelometr jest naprawdę w prawo na plusik elegancko. Przyznam szczerze, że nawet jak swoje rzeczy robię i na to bardzo uwagę zwracam, to nie zawsze jestem w stanie uzyskać w całym spektrum zestawu, tym bardziej jak to jest to duży zestaw, taką zgodność fazową. Jest jakaś magia na to, czy po prostu know-how i chodzenie z mikrofonem, aż jest to, czego szukamy? Wiesz co,
Tu powiem ci, Sławka, ten taki, dbał się o szczegóły, on jak znajdzie te miejsce na przykład do samplowania, to zrobiliśmy tak, że do mikrofonów nawet takie wiązki laserowe przyczepiliśmy i zaznaczyliśmy miejsca na ścianie, w które mają być punkciki, żeby potem wracać do tego samego miejsca. Mhm. To jest jeden z tych elementów, niestety, który wymaga ogromnej jakby precyzji. Nie? Mhm. Teraz jakby bogaci tym doświadczeniem w ogóle samplowania tego, teraz podejrzewam, że to poszłoby dużo szybciej. W ogóle dobranie instrumentu. Mhm. Tutaj Łudys Backline też szczególne ukłony. Pozdrawiamy Łudysa. Tak, bo to zajechaliśmy do nich i zapytaliśmy, weźcie panowie, dajcie set. Oni wypożyczają na różne sesje. Wybierzcie nam coś, nie co ja mam tam swoją jakąś wizję, że chcę nagrać to i to, tylko to, co ludzie zawsze biorą na sesję i zawsze mówią, że kopara im opada. Okay. I to właśnie też było taki, wiesz, pojechanie, wypożyczenie tego, wzięcie na warsztat i naprawdę, niektóre no, takie perełki, troszkę jest, tak, prawda, mają tam tych zestawów, słuchajcie, od groma. Magazyn, i naprawdę na przykład stopa Ludwika, vintage, jakbyś nie wystroił, ona po prostu brzmiała pięknie, nie? Mm-hmm, mm-hmm. I to jest właśnie to źródło, nie? Takie... które nie ukrywam nawet, wiesz, my mamy tam jakieś 3 zestawy, nie? Ale to jest mało, to jest w ogóle, bo mi się na przykład, jak samplujemy tam żywą jakby perkusję, to słuchamy na przykład albo przejście, jak podczas sesji, no zagraj przejście, koleś gra, przejście brzmi dobrze. I to wtedy jakby przestajemy. A tutaj jest jeszcze ten cykl taki, że wyobraź sobie, jak ktoś odpala plugin, naciska ton. I nie ma tego tomu brzmienia w całym zestawie, nie ma drrrum przejścia, tylko jest suchy tom. Mhm. I teraz ten sustain, który trwa potem 3, 4, 5 sekundy, on mówi, czy bęben stroi, czy nie stroi. No i jaki to jest ten sustain? Było zrobione, tak. Tak, i teraz wyobraź sobie... Krótki czy długi, tak, wysoki, niski. Dopasowanie tego, wystrojenie tego bębna, żeby oprócz tego, że on, wiesz, tam w przejściu brzmi dobrze, ale w przejściu nikt tego nie będzie sprawdzał. Ktoś powie tak, pum, pum, słabo brzmi, no, nie? Dokładnie. Więc to jest jakby... A propos strojenia, stroiliście bębny tak, jak one brzmią najlepiej, czy staraliście się stroić bębny do konkretnych nut? Jaki to był klucz? Najpierw, a to też ciekawe, bo najpierw braliśmy jakby cały bęben na warsztat, cały set i szukaliśmy stroju, w którym on najlepiej się odzywa. I czasami na przykład szukaliśmy w 5-6 strojach i nagrywaliśmy takie krótkie próbki i okazywało się na przykład, że on brzmiał świetnie na przykład w 2. Ściągaliśmy w tych 2. Są tam zestawy, które są wystrojone do nuty, mhm. Ale też na przykład braliśmy też pod uwagę, bo w tych zestawach, które do tej pory mamy zawsze 5 tomów. Więc też trzeba interwały między nimi, mniejsze. Tak, i znaleźć te miejsce w takich naprawdę, że te tomy w całości to, wiesz, to zagra, nie? To też takie nie było oczywiste. Możesz zdradzić, ile jest próbek na jeden multisample? Czy jest taka średnia, czy to zależy? No, nie ma takiej, wiesz. To zależy bardziej od konkretnego... To już ci powiem, bo tak masz wariacje dynamiczne. Velocity. Zakres. Velocity. Mhm. Potem prawa, lewa ręka. Mhm. Każdy sobie robi oddzielnie. Potem jeszcze masz opcję Humanize, która w dodatku jeszcze zmienia jeszcze te uderzenia. I potem w zależności jeszcze na przykład od instrumentu, na przykład masz snare, to masz oddzielne całe sekcje pobrane na lewą, prawą ręką na center verbal, na edge, na rimshoty, rimy, nie? Więc tak naprawdę powiem masa ci, pracy. Nie chce mi się nawet tego przeliczać, nie? Masa ale pracy. To jest, wiesz, dużo, nie? Tu się idzie naprawdę w tysiącach sampli. Przyjęliśmy taką zasadę do robienia brzmień w ogóle. Jeżeli mamy na przykład ten brzmienie, które nam myślimy, że się nam podoba i wbijamy do naszego software'u, potem jak miksujemy kapelę, tą próbkę sprawdzamy. Sprawdzacie, czy... I czy działa w miksie, świetnie. Czy ona siedzi i tak świetnie. Dalej. I większość prezetów, które tam są, to są prezety z naszych sesji. Z życia wzięte. Bo one tak naprawdę świetnie zadziałały,
i działają w innych jakby rzeczach. Nie? Tak, nie. Jedyne na co na przykład moim zdaniem też szczególnie warto zwrócić uwagę, to dostrojenie potem bębnów. No tak. Żeby naprawdę nie bać się tego, żeby ruszyć ten pitch slider i dostroić do utworu. Jasne. Dla kogo dedykowany jest ten soft? Komu byś chciał zaproponować to programowanie? No umówmy się, żeby nagrać naprawdę dobrą perkusję, żywą perkusję, to trzeba zrobić tak, znaleźć studio, oczywiście mieć dobrego bębniarza. No z doświadczenia, Henik już się tutaj uśmiecha, dobry bębniarz. No i teraz przychodzi taki osobnik, chce brzmieć świetnie, uderza jak uderza, na membrany nie ma. Tak jest. Naciągi rezo od nowości, jak perkusję kupić. Tak, najlepiej nagrać w 3 godziny i jeszcze, żeby brzmiał jak Architekt, tak? Albo Bring Me The Horizon, tak? Dokładnie. I finalnie, i tak i tak to jest samplowane. No tak. Żeby to zbliżyć się w ogóle do jakiegoś efektu. Więc proszę bardzo, tu macie gotową perkusję z groove'ami, jeżeli chcecie. Powiedz coś więcej na temat tych groove'ów, bo z tego co wiem, nie wiem czy możemy to zdradzić, ale robi to parę osób i nie musisz rzucać jeszcze nazwiskami, ale no to nie są przypadkowe osoby i nie są to przypadkowe groove'y. Nie są, oczywiście, że nie, bo jakby cała ta w ogóle esencja wokół tej perkusji to jednak się rozbija o te coś, co ta osoba siada. I te, no tych kotletów tam, w życiu trzeba ubić, tak? On wie po prostu, jak czy ona, jak to zagrać, żeby ta noga sama nam tupała, tak? Mhm. I właśnie chodzi o to, żeby to postarać się przenieść jak najwierniej się da, żeby właśnie umożliwić takim na przykład ludziom jamowanie z tymi ludźmi, albo pisanie im piosenek, albo inspirowanie ich z jakimiś rytmami. Teraz jakby pracujemy z 3 artystami, nad kolejnymi jakby pakami. Fajni artyści wiedzą, co chcą i to jest jakby taka bardzo ważna rzecz i wiedzą, jak jej zagrać. Ile płyt tu nagrałeś? Dużo. Teraz jest ta sala troszeczkę inna, bo jeszcze no kurczę, to w ogóle jeszcze w ogóle z Hercem to jest, że tak powiem, jestem związany już od wielu lat, bo jeszcze nagrywaliśmy w ogóle w innym budynku. Tam parę ulic dalej. To były pierwsze demo z zespołem Pajoria. Pajoria pierwsza? W ogóle ever? Tak, nagrywana z Hercem. Potem było milion Wejderów. Wejderów było milion, to już było właśnie tutaj, ale jeszcze był inny ten... Inna sala była, troszeczkę mniejsza. No i w tej sali też nagrałem parę płyt, między innymi Symbolical. Lubisz tą salę? Nie, no lubię tą salę, no ale to... To jest tak, że no studio, wiadomo, sala, sprzęt jest ważny, ale też... No ludzie są też ważni, no bo to, którzy cię też fajnie podczas tej sesji jakoś sprowokują, dadzą ci jakąś taką energię. Na... Wojtek proponował cię? Nie, no to wiesz, cię, Wojtek? Tak? I Wojtek, i Sławek, no jakby no, chcieli, żeby te bębny były no, jak najlepsze, no i chcieli też ze mnie wycisnąć to, co jest we mnie najlepsze, żebym to zagrał jak najlepiej, żeby było jak najmniej edycji, tylko żeby to było zagrane, bo wiadomo, jak jest zagrane, to jest 1000 razy lepiej niż jak jest wyedytowane, no. I no, ale już nawet nie chodzi tam, że jakieś równości, tylko chodzi o to, o ten groove, o tą energię, o ten pomysł, o to wszystko. Lubisz do Białegostoku przyjeżdżać, nagrywać? Tak, i lubię też, niedaleko jest dobry bar mleczny, Topolanka. Topolanka. Do którego zaraz pojedziemy. Byłem w Topolance kiedyś, Białystok, wschód-północ. Tak. Ja tutaj jakby no dużo takich swoich przełomowych płyt nagrałem, no. Dużo się nauczyłem, no to była dla mnie zawsze sesja z chłopakami, no to była taka, kurczę, no... Wskakiwałem zawsze po tej sesji na kolejny level taki muzyczny, no. Mekka metalu, co? Herc. No to wszyscy nagrywali, wszyscy. Ostatnio właśnie z kimś rozmawiałem, będąc na warsztatach z Wiktorem, z basistą z Dimborg, graliśmy warsztaty w Szwecji. Po tych warsztatach, no wiadomo, zawsze robiliśmy takie jeszcze spotkania po. I właśnie jeden z takich fanów opowiadał, że wszystkie tak naprawdę najważniejsze zespoły metalowe z Polski no musiały nagrywać w Hercu, bo inaczej nie są w stanie po prostu wyjść dalej. Także to też jakaś, no coś to oznacza. No. Jeżeli kojarzymy z czymś, polski metal na świecie, to jest to pewna sygnatura brzmienia i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie powstawało to tutaj. W pluginie
jest tam taka opcja FX. Niech się tu spojrzy. Co to jest ten FX? To jest jakiś, ja to nazywam Polish Sausage. To jest jakiś magiczny składnik, to jakiegoś takiego transientu dodaje. Nie, tam ze źródeł gdzieś to było. Słuchaj, bo to w zależności od paku. No. Na przykład w tym paku Metal Unlimited, to zrobiliśmy to tak, że bardzo często że gra żywy perkusista i na przykład bardzo jest fajne brzmienie, ale brakuje, na przykład gra wolno, jest piękny atak na stopie, werbl, tomach, przejścia, wszystko pięknie, ładnie. No, jeżeli zaczyna grać szybciej, automatycznie gra ciszej. Mhm. Więc na przykład w tym Metal Unlimited są takie prezety, w którym nie mamy tego sygnału direct, mamy wyizolowany ten snap. Sam ten taki transient. Transient. Sam bardzo często jako realizator na przykład szukałeś ataku w werbu, transient designer i tak dalej. I teraz wyobraź sobie, że mam go sfazowanego elegancko na layerze kolejnym. Odpalasz sobie tylko w MIDI werbel ten swój, albo na przykład kika i robisz sobie tylko automatykę tych transientów, wiesz, te snapy do miksu. I rozumiem, że te snapy też były robione tutaj na tych waszych studyjnych gratach na analogu. A to tajemnica. Ale... Czyli Polish Sausage, ja tak nazywam. To jest ten taki właśnie snap z Polski, którego nigdy, nigdzie nikt na świecie nie podrobi. Dziękuję bardzo. Dzięki, stary.